Takie historie bardzo lubimy. Zbyszek i Izolda rozstali się 3 lata temu. Każde poleciało w swoją stronę, ale teraz wieją wspólne gniazdko pod Lublinem. Mowa o pięknych bocianach, które po zawirowaniach losu wróciły w dawne miejsce. Piotr Kuśmierzek. Od kilku dni znów są nierozłączni. W okolicy Kozubszczyzny, gdzie mają gniazdo, dobrze słychać ich rozmowy. Klekot u bocianów znaczy przede wszystkim powitanie. Tak się partnerzy witają, rozpoznają, jakoś komunikują się między sobą, ale także między innymi osobnikami, czyli wyznaczają także swoje granice. Zbyszek Wel-Piękniś i Izolda nie widzieli się od 3 lat. Oba bociany są zaobrączkowane, więc nie ma wątpliwości co do ich personaliów. Trochę jest taka love story. Poznali się w 2020 roku. Samiczka co roku przylatuje do tego gniazda. Zbyszek trafił tu po porażeniu prądem. Kamil Piwowarczyk pomógł mu wrócić do zdrowia. Gdy bocian nabrał sił, odleciał. Ornitolodzy wiedzą, że bociek był w Afryce, tam dojrzewał i nabierał sił. Po 3 latach spędzonych na obczyźnie 14 marca wrócił. Dekorował gniazdo, znosił materiał i cały czas pilnował, chciał sobie złapić jakąś samiczkę. No jestem szczęśliwy, że nie zgarnął żadnej innej, tylko że Izolda przyleciała w terminie. W tym ośrodku nigdy się nie zdarzyło, żeby wyleczony bocian się zagnieździł. Naukowcy prostują romantyczne teorie. Ptaki wracają do gniazda. Niestety nie do partnera, tylko do gniazda. Miejsca, w którym się wychował i w którym czuł się bezpiecznie. Tak działa instynkt. Bociany osiągają dojrzałość płciową mniej więcej w 4. roku, więc to by bardzo tutaj pasowało do tego, że on nie był gotowy na ojcostwo. O tak można, jeżeli to jest samiec oczywiście. Nie był gotowy, jakby fizycznie nie był przygotowany, żeby mieć młode. Jest nadzieja na pisklęta. Za kilka dni pojawią się pierwsze jajeczka. Dzięki kamerom ich życie można obserwować na bieżąco. Jedno na pewno nie budzi żadnych wątpliwości. Największą siłą działającą w naturze jest siła przyciągania. Piotr Kuśmierzak, Wydarzenia.